Treningu nie dokończyłem, nie robiłem żadnego początku, ponieważ nawet nie wiedziałem, jak to pójdzie. Trening zjebany, całkowicie zjebany. Już mówię dlaczego. Raz, że ciągle ta noga. Nie umówiłem się jeszcze na PRP, jakieś tam są problemy z terminem. Dwa, już mnie coś tutaj zaczyna boleć, dzisiaj posmarowałem się neokapsidermem. I jeszcze czoło sobie posmarowałem, mnie teraz piecze całe. Żeby to jakoś ten ból troszeczkę zmniejszyć, ale gówno to daje. Za każdym razem powyżej drugiego powtórzenia, bez względu czy to jest 160, 180 czy 200 kg, zaczyna się tam okropny ból. No i kolejna rzecz, która się znowu dzieje i na którą oczywiście nikt w tym pierdolonym, zajebanym kurwa mieście nie umie ogarnąć, bo jakoś inni znajomi w większych miastach czy gdzieś mają tam jakiegoś pielęgniarza, coś zawsze im pomoże. Mam znowu za gęstą krew i znowu potrzebuję zrzucić jej. O ile zrzucić ma mi ktoś, no to jeszcze w tym czasie trzeba przetoczyć, trzeba zrobić wlewy. I nikt się tego kurwa nie chce podjąć, nie? Nagle się kurwa srają wszyscy, że coś, nie? Ja nie wiem kurwa, czy ja będę musiał faktycznie jeździć do kurwa jakichś znajomych innych w innym mieście, żeby to ogarnęli. Jakoś kolarzom wszyscy potrafią kurwa, kończą kolarze wyścig i mają spuszczane od razu, żeby wszystko wróciło do normy. Tylko tutaj kurwa oczywiście ja już czuję teraz słabne. Znowu się kurwa zaczyna mi robić ciepło, zaczyna się nadpotliwość. No ale mam nadzieję, że kurwa jakoś to ogarnę w tym tygodniu. Jak nie prośbą, to pieniędzmi kurwa, no myślę, że już mi tyle nie odmówią, bo mnie to denerwuje. A jak komuś dam stówkę, to myślę, że może się to uda ogarnąć. Kolejnym moim problemem jest niesystematyczność, czyli chociażby w samych zastrzykach, ja będę na cyklu, ja bardzo często zapominam, mam na przykład wziąć we wtorek zastrzyk zrobić i ja sobie przypominam w środę wieczorem, że ja zapomniałem, a zapominam dlatego, że ja to już wypieram, ponieważ nienawidzę tego, nienawidzę robić kurwa zastrzyków i dziwię się osobom, które chwalą się tym, że robią strzały i czekają na to, bo to jest po prostu kurwa nieprzyjemne. Jak można lubić robić sobie krzywdę, kłuć się po wzrostach kurwa i tak dalej, ja tego nie lubię, robię to, bo taką sobie wybrałem karierę i to chcę osiągnąć. Tak samo mam przygotowane GH w lodówce i zapominam i dam go raz na 3 dni. Mam przygotowane BPC i w ogóle zapominam, solkosyrylu zapominam. Wszystkiego zapominam kurwa i wychodzi na to, że z tych dawek, które ja sobie faktycznie planowałem, biorę tylko połowę. No i tak to właśnie u mnie jest. Jak wiecie, poruszyłem wczoraj temat takiej oczywiście zbiórki dla Tomka na koszulę. Młody zawodnik, teraz obecnie student, też dorabia tylko, więc jeżeli mam opcję mu pomóc jako doświadczony zawodnik, to zrobię to. Podam numer konta pod filmem, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, może wpłacić z dopiskiem jakimś tam na koszulę, żeby mu pomóc, żeby mógł się po prostu realizować. Ja też coś od siebie rzucę, Piotrek Szwapa, zawodnik, też rzucił od siebie koszulę, żeby Tomek sobie ją sprzedał. Parę osób już coś tam rzuciło i mam nadzieję, że nazbieramy chociaż odrobinę tej kwoty, a resztę już się dołoży, żeby w końcu zrobił te 250 kilo i był zadowolony z tego, co robi. Także jak widzieliście, trening do dupy. Kurwa, jak mnie to czoło piecze. Przesmarowanie się maścią po czole, nie? Trening do dupy. No co? Wbiję się dzisiaj pod jakiś lodowaty prysznic i liczę na to, że ogarniemy to PRP i ogarnę sobie z tą krwią, bo to jest dla mnie chore. Chore to jest dla mnie... Jak poszedłem do mojego lekarza, bo chodzę prywatnie, gdzie jakbym poszedł do innego lekarza, to bym to zlecił. Tak, prywatnie lekarz by mi powiedział od razu, ten, u którego ja byłem. No to on mi powiedział, że krew jest życiodajna. I on mi kurwa tego nie zleci, bo krew jest życiodajna. No kurwa nie wiem, świadek Jehowy czy co, nie rozumiem zupełnie tego podejścia. Dobra, dość nerwów, idę ogarnąć personalne i coś jeść, a potem do domu. Także dzień do dupy, z dupy i tyle na dzisiaj. Na razie.